can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. Siemano. Słuchajcie, posrałem się w gacie. Miało być minus 3, minus 4, a teraz, że dzisiaj w nocy ma być minus 4, pokazuje, a jutro ma być minus 6. Zasłoniłem kordeliny, zasłoniłem karłatki. Karłatek nie będę ogrzewał, minus 6 dla karłatek to jest pikuś. Generalnie ja bym tego nie osłaniał, ale w zeszłym roku zapowiadali minus 9, było minus 14 i pozbyłem się w cholerę liści, a to co zostało jest zniszczone. I dlatego nie wierzę im, już w ogóle im nie wierzę. I osłoniłem, została mi tam jeszcze malutka karwatka, ale to zaraz pójdę po materiał i owinę. I nie odsłaniam już tego przez półtora, a nawet dwa tygodnie, bo ma być niby za dnia plus 8, w nocy 0 albo plus 1, ale ma być cały czas wietrznie i padać deszcz, więc nie odsłaniam, nie chcę, żeby mi to zgniło na finiszu. Nie po to to osłaniałem, nie po to robiłem sanatorium, żeby mi teraz na finiszu to wszystko padło. Trochę karpusy oczywiście nic nie robię, bo to jest pancerne. Juki też nic nie robię, nawet roztraty nie osłaniam, nic nie osłaniam, w nosie to mam. Muszę iść jeszcze zatkać banana, tak porządniej. Nie wiem, czy do niego coś nie wrzucić. Minus 6, a tam już dzióbki wychodzą. A w nosie niech walczy o życie, zostawię go. Przyniosłem sobie rusztowania, bo kotw. O, widzicie, kotwy. Nie wyciągałem ich w ogóle, bo wiedziałem, że takie szmery, bajery będą miały miejsce. Typu mrozy. I gdyby miało wyskoczyć jakieś minus 10-15, no to tylko przynoszę rusztowanko, cyk, cyk, cyk i jest gotowe. Ubranie tej palemki i tej kordylinki zajęło mi około 10 minut. I nie wiem jak u was, ale u mnie mały trochę karpus pierwszy raz zakwitnął. No wielka feta. Jeden, drugi, trzeci. Ha! Czwarty. Pierwszy raz. No powiem wam szczerze, moja kruszynka dojrzała. Widzicie? Tutaj moja kruszynka dojrzała. To jest palma, która miała wysokość, nie wiem, wysokość, wielkość tej karłatki. Taka była. A teraz zobaczcie, po 7 latach, no 8 rok teraz idzie. 8 rok i już ma ponad metr i zakwitła. Jak to będzie facet? No to będą się bzykać. Bo... A i mam też nowinę. Słuchajcie, mam też nowinę, która zszokuje wielu. Pamiętacie moje zapylanie Wagnerem? Fortunkę? W pierwszym roku nic z tego nie wyszło, w sensie były nasiona, ale coś nie kiełkowały, to w tym roku już kiełkują. Ha! Ha, ha, ha! Ja niestety wszystkie swoje nasiona już się pozbyłem ich, ale znam osobę, która ode mnie wzięła te nasiona, już je wykiełkowało i już sobie zamówiłem, przynajmniej ze 3 sztuki, żebym miał swoje hybrydy. Czaicie? Ale tutaj co za niespodzianka. No kizimizi, takie malutkie ciupaski, ciu, 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 ciu. No, ciekawe co to będzie. Po kwiatostanach idzie już poznać, czy to jest facet, czy baba. Ale jeszcze nie takich małych. A ciekawe, czy fortuna coś zakwitła. Moja fortuna późno zawsze kwitnie. Późno kwitnie. Generalnie już jest to tak wysoko, że tam ledwo cokolwiek widzę. Nie widzę nic. Nie widzę.
Ale tu taka niespodzianka. Dobra. Tak jak wspominałem, palmy nie odkrywam przez półtora tygodnia, aż te dziadostwo nie przejdzie. Kordyliny tak samo. W zeszłym roku otarła się kordylina o śmierć, bo zaczęła gnić. Zgniło w środku. Czekajcie, bo to jest silniejsze ode mnie. Zaczęło gnić tak w środku, takie brązowe zaczęło się robić tam w stożku wzrostu, ale na tyle jest twarda roślina, że zaczęło wypuszczać nowe. Te stare odciąłem i teraz ma całą nową koronę i szkoda byłoby na finiszu się po prostu poddać i powiedzieć: a w dupie, nie chce mi się osłaniać. Minus 6, a co jak będzie minus 8? I jeszcze doleje deszczem i jeszcze będzie tak wiało jak dzisiaj. Wiecie, jak u mnie dzisiaj wieje? O tak, bardzo. Rany Bonia, jeszcze raz. No nie wierzę. No kurde, jak jestem zadowolony. Czy ja bym wam radził osłaniać karłatki, jeżeli zapowiadają minus 4, minus 5? Ja osobiście, ja bym nie osłaniał. Powtórzę jeszcze raz. Ale osłoniłem tylko dlatego, że obiecałem sanatorium, więc dotrzymuję słowa. A skoro już tak długo trzymałem palmy w paczkach, to teraz na finiszu nie będę się poddawał. Nie będę żelka. I tak szczelnie tego nie osłoniłem, bo tam będzie podwiewać, więc tak jak mówię, nie będę miał sobie nic do zarzucenia, bo wiem, że coś zrobiłem. Jeszcze dzisiaj sobie podpalę znicze do środka, do kordylinki, do karłatki nie. A jutro przy minus 6 wsadzę do karłatki i do kordyliny. Natomiast tamte są w Waszyngtonie i dakty są na kablu na prądzie, więc tam się nic nie dzieje. O Boże kochany. Na szczęście powiem wam, że przyniesienie worka, narzucenie go, zasunięcie to jest niewielka rzecz. A tak swoją drogą, chyba z jedną osłonę dwumetrową, taką eko. Dlaczego nazywam ją eko? Bo jest mega oszczędna, bo jest nieprzepuszczalna w ogóle. Z zameczkiem i jeszcze ma odciągi zrobione, takie haczyki na odciągi w każdym rogu. Chyba jeszcze jedną taką mam dwumetrową. Jakby ktoś był chętny, to może napisać. Dogadamy się. A teraz idę bananolce przykryję tak mocniej, żeby mi wiatr tego nie zwiał. Zobaczcie, bo to jest tylko tak luzem położone. O, i tam już jest dziura. Muszę zrzucić tu. O, jest mega. I teraz jeszcze daszek. Ciężkie tak cholera. No i teraz wiem, że tam się już nic nie wydarzy. Mam nadzieję tylko, że woda w beczce mi nie zamarznie i nie rozsadzi beczki. Ale już na to nie mam wpływu. Dobra, ja spadam do domu, bo jest dzisiaj wybitnie, wybitnie zimno. Łapy już mi odpadają. Palmy są ubrane. Bardzo się cieszą. Bardzo mnie za to kochają. A ja kocham je. No nic, trzymajcie się cieplutko i yo!